Program komputerowy to lista instrukcji, które piszemy w języku programowania, zrozumiałym dla komputera. I w czwartym odcinku powiedziałem, że to zdanie jest przydatne, ale nie do końca prawdziwe. I chodzi o ten fragment, język programowania zrozumiały dla komputera. Mimo że kod programowania może być zrozumiały dla nas, dla komputera jest to jedynie seria instrukcji, które muszą być po prostu przetworzone w określony sposób. Komputer nie rozumie naszego kodu źródłowego. Choć używamy różnych języków programowania, takich jak C#, Swift, Ruby, Python lub Java, to jednostka centralna, czyli procesor w dowolnym naszym komputerze, laptopie, telefonie, serwerze czy konsoli do gier, to jest element sprzętu, który zajmuje się uruchamianiem naszego programu i w ogóle nie rozumie naszego kodu źródłowego. Jedyne co rozumie, to tak zwany kod maszynowy lub język maszynowy, który prezentuje się w ten sposób. To są podstawowe polecenia, jak na przykład dodawanie jednej liczby do drugiej, ale przedstawione teraz w formie zrozumiałej dla naszego komputera. Jeśli na nie patrzysz, no to prawdopodobnie czujesz przerażenie. I to jest w porządku. Taka jest naturalna reakcja. To wygląda jak bełkot. Jest przeznaczony dla maszyny, a nie dla ludzi. I nie musisz umieć tego przeczytać. Zdecydowana większość profesjonalnych programistów nigdy, ale to przenigdy nie zajmuje się kodem maszynowym. Oczywiście możliwe jest pisanie programów w kodzie maszynowym, ale jest to umiejętność specjalistyczna, której wymagają tylko pewne stanowiska. Jednak nie należy to do powszechnych umiejętności programistycznych. Pisanie kodu maszynowego to niezwykle czasochłonne, długi i podatny na błędy, żmudny proces. Co więcej, kod maszynowy może się różnić w zależności od wersji chipa i sprzętu, co dodatkowo komplikuje ten proces. I cały sens posiadania języków programowania polega właśnie na tym, że nie musimy pisać kodu maszynowego. Gdy piszemy kod źródłowy w języku programowania, konieczne jest jego przekonwertowanie na kod maszynowy, który jest zrozumiały dla procesora, zanim program będzie mógł być uruchomiony na komputerze. I istnieją dwa główne sposoby konwertowania naszego kodu źródłowego na kod maszynowy. Możemy albo skompilować, albo zinterpretować kod źródłowy. I różnica między kompilacją a interpretacją nie polega na tym, co się dzieje, ale na tym, kiedy następuje konwersja na kod maszynowy. I to jest ważne. Oto co mam na myśli. Wyobraź sobie, że napisałem prosty program. Napisałem więc kod źródłowy na moim komputerze i chcę teraz, żebyś uruchomił mój nowy program na swoim komputerze. I napisałem kod źródłowy, ale twój komputer go nie rozumie. On potrzebuje kodu maszynowego. Opcja numer 1 to kompilacja. Kompilator to narzędzie, które analizuje mój plik kodu źródłowego. Instrukcja po instrukcji i przekształca go na kod maszynowy. Wynikiem tego procesu jest oczywiście nowy plik zawierający kod maszynowy, czyli coś, co twój procesor może zrozumieć i bezpośrednio uruchomić. Nazywamy to plikiem wykonywalnym. I po przeprowadzeniu kompilacji przekazuję ci ten nowy, gotowy plik, który po prostu uruchamiasz, aby uruchomić mój program. W efekcie procesu kompilacji nie otrzymujesz dostępu do mojego kodu źródłowego. Pozostaje on na moim komputerze bez możliwości wglądu. Nawet nie wiesz, w jakim języku programowania został napisany. Opcja numer 2 to korzystanie z interpretera. I w tym podejściu przekazuję ci kopię mojego kodu źródłowego, zamiast go kompilować. I twój komputer musi przetłumaczyć ten kod na kod maszynowy, a do tego używa interpretera. Istotne jest jednak to, że nie musisz specjalnie instalować oprogramowania do tłumaczenia. Często interpretery są już zawarte w przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym i są automatycznie używane. Przykładem może być interpreter języka JavaScript wbudowany w przeglądarkę internetową. Dlatego jeśli właśnie dostałeś ode mnie kod JavaScript, możesz go uruchomić, ponieważ twoja przeglądarka wie, jak go zinterpretować. W przypadku interpretera istnieje istotna różnica. Konwersja tego kodu maszynowego nie zachodzi z wyprzedzeniem. Proces ten następuje dopiero w momencie uruchamiania programu na twoim komputerze. W tym czasie interpreter analizuje kolejne instrukcje kodu źródłowego, przekształcając je na bieżąco w kod maszynowy i natychmiast uruchamiając go, bez zapisywania jako osobnego pliku. Oczywiście obie metody mają swoje zalety i wady. Języki kompilowane często pozwalają na tworzenie szybszych programów, ponieważ konwersja odbywa się wcześniej. Jednak ich wadą jest fakt, że kod maszynowy jest zależny od platformy. Na przykład jeśli skompilujesz program tak, aby działał na komputerze PC,
Nie będzie on działał na Macu i vice versa, ale niektóre języki programowania wspierają kompilację wielu wersji programu dla różnych systemów operacyjnych. Obecnie w przypadku języków interpretowanych są one często wieloplatformowe, ponieważ dopóki osoba, do której wysyłasz kod źródłowy, ma interpreter, no to nie obchodzi cię, jakiego ona używa systemu operacyjnego. Jednak interpretowane programy mogą działać wolniej, ponieważ oprócz uruchamiania programu musi nastąpić jego konwersja. Co więcej, w przypadku języków interpretowanych musisz także udostępnić kod źródłowy każdemu, kto chce uruchomić Twój program. A to może być zarówno korzyścią, jak i zagrożeniem. Istnieje również trzecia opcja, która stanowi kompromis pomiędzy kompilacją a interpretacją. I współczesne języki programowania często oferują możliwość takiej częściowej kompilacji kodu do formy pośredniej, znanej jako kod bajtowy lub język pośredni. I w ten sposób można zrealizować większość procesu kompilacji z wyprzedzeniem, a dopiero na komputerze użytkownika końcowego następuje ten ostatni krok, zwany kompilacją just in time, która przekształca kod pośredni w kod maszynowy specyficzny dla danej platformy. I zrozumienie tych różnych opcji jest ważne, ale nie jest to coś, co należy traktować jako główny punkt zmartwień, ani też podejmowania natychmiastowej decyzji. Większość języków programowania można łatwo sklasyfikować jako kompilowane, interpretowane lub mieszane, w zależności od ich natury. Istnieją oczywiście przypadki graniczne i wyjątki od tej reguły. W przypadku języków kompilowanych, takich jak C, C++, Swift, zazwyczaj wykorzystuje się prostą kompilację. Natomiast języki takie jak JavaScript, Python, PHP zazwyczaj działają w trybie interpretacji. A najbardziej znanymi językami, które przyjmują podejście pośrednie lub hybrydowe, są Java i C#. Decyzja o wyborze języka programowania nie zależy tylko od modelu kompilacji. Często podejmujemy decyzje na podstawie innych, ważniejszych czynników, takich jak docelowa platforma, na której chcemy uruchamiać naszą aplikację, i rodzaj tworzonej przez nas aplikacji lub inne wymagania projektowe.